nowy dom, jeszcze jeden nowy dom, naszym przyszłym lepszym dniom, Warszawo. Każdą pracę z nami twórz, każdą pracę z nami dziel, bo to jest nasz wspólny cel, Warszawo. Od przywicy aż po dach, niech radośnie rośnie gmach, naszym snom i twoim snom, Warszawo. Niech się mury pną do góry, póki twoje chętne są, budujemy betonowy nowy dom. Już dość narzekań i gderań, i tylko kielnie w rękę, Jezus. Ranów, mirów, mokotów, żerań, wspólne dzieło naszych rąk. Więc chodź i zakaż rękawy, do ręki kielnie weź zawitów, bo to dla niej, dla naszej Warszawy, tak codziennie, tak bez tchu. Budujemy nowy dom, jeszcze jeden nowy dom, naszym przyszłym lepszym dniom, Warszawo. Każdą pracę z nami dziel, każdą pracę z nami dziel, bo to jest nasz wspólny cel, Warszawo. Od piwnicy aż po dach, niech radośnie rośnie gmach, naszym snom i twoim snom, Warszawo. Niech się mury pną do góry, kiedy dłonie chętne są, budujemy betonowy nowy dom. Towarzysze, więc za 3 tygodnie będziemy obchodzić 75-lecie manifestu PKWN. Manifest PKWN jest początkiem Polski Ludowej. Dzisiaj największym problemem, trzecia Rzeczpospolita to są same problemy, ale jeden z największych problemów robotników, obywateli polskich są problemy mieszkaniowe. Albo są oni okradani przez kamieniczników, muszą płacić jakieś złodziejskie czynsze, albo też decydują się na kredyty w banku, które stworzą z nich niewolników banków na 30-40 lat. Więc chciałbym podkreślić, towarzysze, że polska lewica dostrzega problemy mieszkaniowe. Partia Razem mówiła tutaj o jakichś wielkich projektach unijnych. Piotr Ikonowicz buduje całą swoją karierę polityczną na pomocy lokatorom, na blokowaniu eksmisji, ale to są wszystko jakieś takie rozwiązania niekontestujące systemu kapitalistycznego. De facto chodzi tutaj o jakieś tam łagodne gaszenie pożarów, a nie likwidację całej tej patologii. Dlatego ja komunista, towarzysz Michał, uważam, że właśnie teraz, kiedy będziemy obchodzić 75-lecie PRL-u, powinniśmy wrócić do podstaw PRL-u, powinniśmy wrócić do nowego tutaj dekretu Bieruta. Dekret Bieruta był tą podstawą, która umożliwiła błyskawiczne odbudowanie Warszawy, a także innych miast. Umożliwiła to, że każdy Polak, każdy robotnik miał możliwość dostania mieszkania od państwa i mimo tego, że populacja Polski prawie się podwoiła w czasie PRL-u, problemów mieszkaniowych nie było. Więc z okazji zbliżającego się 75-lecia PRL-u zachęcam was, towarzysze, do tego, żebyście nadsyłali swoje ulubione piosenki PRL-owskie, które będziemy tu publikować. Ta piosenka tutaj, którą słyszycie, to piosenka piękna, ale to jest także manifest polityczny, pokazujący, że tam, gdzie ludzie chcą, tam można zlikwidować bezdomność błyskawicznie. Wystarczy tylko obalić kapitalizm. Chwała Polsce Ludowej!